Ochotnicze Straże Pożarne to stowarzyszenia, które mogą się pochwalić wieloletnią tradycją i bardzo bogatą historią. W powiecie łaskim coraz więcej ochotników obchodzi swoje zacne jubileusze. Tym razem setne urodziny obchodziła OSP w Kocinie. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, po której zaproszeni goście, pośród nich starosta i wicestarosta Łaski, komendanci powiatowej Straży Pożarnej oraz Policji w Łasku, samorządowcy, strażacy i licznie przybyli mieszkańcy gminy przemaszerowali na plac przed nowo wyremontowaną strażnicą. Podczas uroczystości zebranym towarzyszyła orkiestra Dęta z Sędziejowic. O jubileuszu i strażnicy rozmawialiśmy z wójtem gminy. Ostatnie, że tak powiem, szlify i mamy piękny budynek już dokończony. Ta budowa, przebudowa budynku rozpoczęła się w roku 2018. A pozyskaliśmy na ten cel 201 tysięcy złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Urzędu Marszałkowskiego. Dołożyliśmy kolejne 200 tysięcy i dzisiaj możemy podziwiać przemianę, bo ten budynek, szanowni państwo, już był bardzo zniszczony. Pełni rolę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, bo mamy też garaż, mamy tutaj jednostkę, ale również pełni rolę świetlicy wiejskiej. W uroczystości brali również udział posłowie i senatorowie. To rzeczywiście dla mieszkańców, ale dla wszystkich, dla nas zaproszonych gości też ważne wydarzenie, ważna uroczystość. Stulecie zawsze jest wyjątkową okazją do tego, żeby podsumować ten czas, który za nami. Tutaj pięć pokoleń strażaków budowało tutaj w Kocinie ten dorobek, którym dzisiaj się mogą pochwalić i szczycić. I rzeczywiście wyremontowana ze środków i Urzędu Gminy, Samorządu Gminnego i środków europejskich strażnica robi wrażenie i bardzo się cieszę, że takie placówki mogą ze środków budżetu państwa i ze środków unijnych powstawać w Polsce. 100 lat to jest kupa czasu i myślę, że przede wszystkim to ci ludzie świadczą o tym, bo to oni budują te strażnice, oni w czynach społecznych robili wszystkie te rzeczy, które teraz są tak piękne i tak pięknie wyglądają. O remoncie strażnicy i zaangażowaniu mieszkańców rozmawialiśmy z sołtysem Kociny. Czekaliśmy na ten remont, powiem szczerze, ćwierć wieku. To jest 25 długich lat oczekiwania. Teraz nadszedł ten czas, ten piękny czas przy okazji tego stulecia, gdzie mogliśmy sobie naprawdę przy współfinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego, ze środków, pozwolić odnowić strażnicę, gdzie wygląda ona naprawdę rewelacyjnie. Udało nam się zorganizować piękną uroczystość. Wielu moich poprzedników, prezesów musiało na to pracować, żebyśmy dzisiaj mogli taką piękną uroczystość obchodzić. Zaangażowanie duże społeczeństwa. Muszę podziękować tutaj ze swojej strony radnym, wójtowi za to, że uwierzyli w ten nasz projekt, że tą naszą strażnicę trzeba wyremontować. Mam nadzieję, że wszyscy mieszkańcy i druhowie będą teraz zadowoleni. Zaangażowanie ludzi jest bardzo duże. Było to widać właśnie przy organizacji tej imprezy, gdzie bez żadnego jakiegoś, nie wiem, proszenia się czy czegokolwiek przychodzili wszyscy sami, pracowali tu społecznie. Strażacy ochotnicy zawsze uczestniczyli i uczestniczą w ratowaniu ludzi oraz ich dobytku. To dzięki ich obecności wzmacnia się pośród mieszkańców poczucie bezpieczeństwa. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej uzupełniają strażaków z Państwowej Straży Pożarnej. Proszę zauważyć, że strażaków ochotników jest bardzo wielu. Mamy jednostkę Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Łasku, która jest jedną, a w powiecie łaskim mamy 43 jednostki ochotniczych straży pożarnych, które wspomagają i które są blisko ludzi, bo tak jak chociażby tutaj w Widawie, Łask, komenda jest oddalona około 30 kilometrów, więc my strażacy ochotnicy jesteśmy blisko społeczeństwa i jesteśmy na każde zawołanie, jesteśmy bardzo blisko i szybko zdarzeń i potrzebujących. Myślę, że takie jednostki są bardzo potrzebne. Mamy jednostki systemu KRGS, gdzie nie zawsze tych druhów ochotników po prostu wystarcza do dużych pożarów. Te małe jednostki może nie zasilają tak bardzo sprzętem, jak ludźmi, jak siłą roboczą przy każdym pożarze. Organizacją oraz przeprowadzeniem całej uroczystości zajmowali się strażacy i mieszkańcy Kociny. Była to wyjątkowa okazja do złożenia podziękowań i nadania odznaczeń oraz medali. Podczas uroczystości dokonano poświęcenia nowo wyremontowanej strażnicy i odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Jubileusz stulecia OSP w Kocinie to również wyjątkowa okazja do spotkania całych rodzin na pikniku rodzinnym. Takie wydarzenia są już tradycją gminy.
terenie Widawa. To okazja do spotkań mieszkańców i integracji lokalnej społeczności. Przy okazji został zorganizowany piknik rodzinny. Tutaj inicjatorem był sołtys i moja skromna osoba. Złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na grant sołecki. Zostało pozyskane 10 tysięcy złotych. Integrują się i młodzi, i starsi. Całe środowisko tutaj, Kociny i nie tylko, bo mamy też sołtysów i gości spoza tej miejscowości. Wszystkim druhom strażakom gratulujemy jubileuszu i wspaniałej uroczystości. Życzymy wszystkiego najlepszego.